Ty, Wojtas, a ty zmieniałeś kiedyś olej w szerszeniu? A po co? No bo trzeba zmienić co jakiś czas, bo inaczej się w końcu zważy i się silnik zatrze. Co ty, on tak cieknie? Znaczy teren, że co 100 km muszę mu z litra dolać, to się przez te dolewki sam wymienia, bo wychodzi na to, że co 500 kilosów mam wymieniony cały olej na nowy. A to pewnie dlatego tyle lat bez zarzutu śmiga. No a jak? Jest w lepszym stanie niż był, jak wyjeżdżał z fabryki. To dlaczego od tygodnia nim nie jeździsz? A bo coś nie pali mi na 3 cylindrach. Chyba świecę muszę wymienić. Elo, mordy, patrzcie, co mam! A kurna, co ty wjazd do hurtowni piwa zrobiłeś? Nie, starej do porponetki, bo akurat po wypłacie jest. Tylko dlaczego w butelkach, a nie w puchach? No patrzcie, jaki wybredny, nie dość, że dostaję za darmo, to jeszcze mu się coś nie podoba. No ale w butlach są droższe, a tylko trochę lepsze. No i co z tego, że droższe, jak to starsza spojrzona stawia? Poza tym jest konkurs, skumajcie to. Jak będzie pod kapslem narysowany rower, to wygrywa się rower. Chuj. Chuja wygrałeś? Nie no, nic nie wygrałem, ale i tak jestem zwycięzcą, bo mam piwo. No trudno, darowanemu koniu nie zagląda się w dupsko. Ty, a konkurs? Co ty, Spacian, 2 lata masz? Ten konkurs to lipa, żeby się piwerko w puszkach lepiej wysprzedało. Cia! Kurczę, trochę niewyraźnie widać. Kamerka ma za słaby zasięg. Zas? Oni chyba coś piją. Chwileczkę. Tak. To jest chyba... Bingo! Warto było wydać te parę stówek. Od tej pory nie umknie mi żadne wykoczenie. Bastian Obsztyfity Kultykiewicz, strażnik Gochowa. No dobra, a teraz najprzyjemniejsze. Interwencja! A się podjąłem, aż muszę zajać. Super, jest ten likwidzik o smaku piwa bezalkoholowego. No i mówię jej, Aldona, co z tego, że okres? W 2/3 jesteś sprawna. W te albo we w te szanujmy swój czas, bo jak nie chcesz się pukać, to ja wolę z ziomeczkami posiedzieć. No i co? No i co? Ślepy jesteś, siedzę z wami. Ja tam bym się nie pytał, tylko atakował na chama. Zresztą jak laska mówi nie, to nie znaczy nie, tylko... I ostatnie piwerko leci. A ja lecę po straż miejską! A kurna, znowu ta menda! A co to za picie w miejscu publicznym? I do tego śmiecenie? W miejscu publicznym? W domu se śmiećcie i pijcie, co? Ty rudy, a jakby ktoś naśmiecił w domu publicznym? Zaraz się wam odechce głupich żartów i już dzwonimy po straż miejską! Do dupy se zadzwoń, konfidencie jeden! No i pięknie, dowód rzeczowy! Co za fiot, dobra, spadamy. Gratulacje, wygrałeś rower. A kurczę! No nie mogę, Walu! Jakbyś walał tak kogoś w ryj, to by pomyślał, że go nie trafiłeś! 25! Nie wiedziałem, że się da zejść z wynikiem poniżej 100! Ha, 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 ha! Zeszła mi normalnie, czekaj! Dobra, podsać mi jeszcze raz! Patera! To twoja wina, tyle pałeś mną tak, że nie trafiłem. Ty nie uwierzycie, co się stało. Co to, bokser się popsuł? Nie wiedziałem, że się da zejść poniżej 100 z wynikiem. No ja też nie, ale Walu pierdolnął z całej pety tak lekko, że bokser zwariował. Aha. Ty, Walu, Rudy wziął twojego kapsla od piwa i wygrał rower. Co? No? Jebaniutki. I co? No co? No jeździ po rejonie na nowiuszkim góralu za 2 koła. Na moim góralu? Nie daruję, idziemy! A nie mówiłem? Ubrał się jak na jakiś Cour de France! Nie no, dzwonię do prokuratury! Powaliło cię? Konfidentem chcesz zostać? Nie no, co ty, żartowałem. No ale, no zajebał mi rower. To i temu zajeb, w ryj, a potem zabierz rower i sprawa załatwiona. Masz rację. Dobra, zaczekajcie. Lato, lato już po lecie, a Szulkowski już na mecie.
na wirażu dodał gazu, aż się znalazł na odkuciu, uważaj! Co tu się wyrabia, co? Wyskakuj z mojego roweru, mendo, bo skasuję ci ryja jak boksera. Jakiego twojego? Wyrzuciłeś kapsel! Ty się lepiej kurczę ciesz, że nie zgłosiłem śmiecenia. No i sam tego chciałeś, pod którym okiem chcesz pizdę? Spróbuj tylko! Widzisz tą kamerkę na kasku? Wszystko nagrywa. Chcesz iść do ciupy za ozbój? Proszę bardzo. Nie przewidziałeś, lamusie, że mogę ci zabrać rower razem z kaskiem i tą kamerką? Kamerka? Przesyła obraz do telefonu przez podczerwień, a z telefonu filmik leci prosto do chmury. Szach i matkucze. Jestem nietykalny. O nie, ja już wczoraj zamawiałem. Zresztą ile ty ważysz? Ze 110 kilo. Nie wytrzyma rower, koła się scentrują i tyle będzie z jazdy. A mamy go sprzedać, a kasę przechlać. Przecież pierwszy jadę i koniec. A ty wcale. To zamawiałeś. Jak ty cały czas gadałeś tylko, żeby wklepać Rudemu. Oni co o rowerze. Poza tym 110 kilo. Nie obrażaj mnie. 122 i to nadczo. A jak była kiedyś promocja na kebab, to i 130 było. Zajebista promocja, 8 kilo przeterminowanych kepsów za dwie dychy. Za darmo bym tego nie zjadł. Ty wraca. Kurna, ale bez roweru. Ty na co jest? Nie gadaj, że Rudemu nie dałeś rady. Nagrywa menda wszystko kamerką i policją straszy. Ale mam lepszy pomysł. Dobra, Walu. Długo się jeszcze będziemy czaić? Przecież nikogo nie ma na klatce. Gościu wychodził z psem 5 minut temu, czyli zaraz będzie wracał. Chcecie, żeby nas nakrył na gorącym uczynku? Co? A nie mówiłem? Co za głupie babsko, sprzątaj po psie. Sama se posprzątaj ten brzydki ryj. Co, mam gówno do ręki brać? Od tego mam psa, żeby srał. Chodź tam, bo idziemy. Dobra, ruszamy, tylko cicho, bo będzie przypał. Wyważaj. O cholera, czujka ruchu, Wojta, zbierzemy rower i spadamy! A co tu się wyrabia? O kurczę, buchnęli mi owe. Policja! Dobra, Walu, daj ja pojadę. Rudy nam bank zadzwonił po psy. Lepiej nie kręcić się dzisiaj po rejonie z rowerem. O nie, ja wygrałem? To ja jeżdżę. Nie no, ale trzeba obniżyć siodełko, bo do tych gejów nie dostajesz. A nie mówiłem? Pały jadą! Spadamy! Walu, dawaj rower! Wojtas, przestań mnie szarpać, spróbuję jechać Space on, puść mnie! I rowerek odzyskany, kurczę. No i po rowerze. Najważniejsze, że Rudy go nie będzie miał. Spierdolamy! O cholera, skręcaj drzewo! Nie mogę! Muszę urwać zwrotnicę! Do hamuj! Nie! Bo ucieknął! O kurczę, mój goal. Taki był fajny. Zas. Skoro wygałem as, to może i wygam długi as. Do dzieła. No, to teraz zobaczymy, czy jestem w czepku urodzony. Waldo 07, jak Kwaśniewski! Walu, chcesz zagrychę albo popite? I czego życie, popsuty licznik jest zaniża ze 100 razy. Mają lamusy bekę. No jak popsuty, jak przed chwilą Space on walił i wykręcił Maxa. No i co z tego, udało mu się fartem jakoś czy co? Cześć, skurwene rzeczy. A co, coś nie pasuje? Jeden rzeczy pasuje i to zajebiście. Rudy chciał wygrać drugi rower, nie? Kupił skrzynkę piwa, pootwierał, nie wygrał, no i z tej rozpaczy wichlał te browary i teraz lata nawolony po osiedlu i demoluje co się da. Ta, no ta, a najlepsze jest to, że teraz się zabrał za tego warszego grata, kurwa, znaczy. Co? Mojego szerszenia? Za te 40 lat, za trzeciej ligi smak, na mistrza Polski przyszedł czas, to Polonia Warszawa. I przyjdzie taki dzień, ten ukochany dzień, gdzie mistrza Polski będzie mieć konwiktorska numer 6. Du, du, du! Nie daruję. Halo, baza, halo,
baza tu Jastrząb. Ścigamy podejrzanego. Ucieka na północ, jedziemy za nim. Przyjąłem. Cholera macie, ale zasuwa! Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak po mieście dymał. 150 po progach zwalniających! Krzyk, uważaj! O cholera! No i po amortyzatorach. Martwi się, co twoje... Halo baza, tu Jastrząb. Krzychu, kurwa, mów normalnie do tego radia, a nie jak jakiś debil. Kurna, wydaje mu się, że w jakimś filmie. Bez odbioru. O cholera, Krzychu, zabijesz nas! Dobra, Krzychu, odpuść! Ilor nam może w łapę dać stówę! Dla pięciu tych na łeb nie ma co ryzykować! Ślepa uliczka. Mamy go. Uwaga, tu policja! Jesteś otoczony! Wyłaź, bo będziemy strzelać! O kurna, grubo. Ha, pewnie zesrał się w gacie ze strachu i nie wychodzi, bo się wstydzi. W takim razie to go zmobilizuje. Kurde, Krzychu, zwariowałeś? Przecież trzeba będzie się potem rozliczyć z tych nabojów. Użycie uzasadnione. No dobra, skoro szczało strzegawczy nie skutkuje, walimy do celu. Stop! Nie strzelać! Co? Nie strzelać, jeśli wam życie miłe! A ty co? Narąbany, że utrudniasz pracę policji? No może i alkomat wykaże co nieco, ale wiem co mówię! Dla waszego dobra wycofajcie się, kierowca jest opętany! Opętał go demon prędkości! Słyszałeś, Stefan? Opętany! Prędzej obsrany! Zróbcie przejazd, a nikomu nie stanie się krzywda! Ręce do góry! Sami tego chcieliście. O kurna, diabeł, Stefan, spierniczamy! No, a ty co? A, rozumiem, wolisz obskoczyć w pierdziel! No dobra. Marcinek, teraz! Łati, puszczaj bydlaku! No, to teraz się wkurzyłem! Co ty robisz? Weź, bo się pożygam! Przestań! Poszło łatwiej niż pół litra na dwóch! Co się stało? Co ja tu robię? Nic nie pamiętam! Byłeś opętany, demon przejął kontrolę! Na szczęście twoja matka zorientowała się, że jeździsz jak szatan i wynajęła kogo trzeba! Nic nie rozumiem! Szefie, mam! Magnetyzer! Piekielny wynalazek. No właśnie, diabeł mnie podkusił, żeby go wsadzić, bo to gówno daje. Tylko jeden demon mógł tego dokonać. Prowadź do tego, kto ci to zamontował. Skąd miałem? Nie będę się pucował jakiemuś gościowi, skąd biorę części. I w ogóle to wypadł z baru, bo jak szef wróci, to nie tylko ja będę miał przejem. Marcinek, teraz! Ratunku! O, ty puszczaj wala! Czekaj, oni chcą pomóc! Walu jest opętany! Raczej obstrany, puszczaj celu, Spacer, pomóż! Nie pomagaj! Ja już nic nie wiem! Wojte zdrajco, co ty kombinujesz? Czy te egzorcyzmy to na pewno potrzebne? Walu zachowuje się normalnie! Potrzebne, może być opętany bezobjawowo! Odsuńcie się! I myk, finał na łeb piwerkiem bezalkoholowym! O kurwa! Mówiłem, wypluł demona! A nie, czyj! To zwykłe żygi, czyli wszystko gra! Masz szczęście, chłopacino! Szczęście? Co ty gadasz, kretynie? Trochę się tego gówna napiłem! Tylko skoro z tobą wszystko w porządku, to znaczy, że trzeba szukać dalej. Po nitce do kłębka! Od kogo miałeś magnetyzer? Zamówiłem z e-bazarro! Nie wiem od kogo był, tylko nick i numer konta. W koszu jeszcze pudełko leży. Jest! Na szczęście kretyn napisał adres zwrotny. Marcinek, dasz radę? No jak?
Niedobrze. Będę potrzebował pomocnika. A ile pan płacisz? No Marcinek to 5 dych dniówki dostaje. Dostaje po miesiącu błagania. Kurna, za 5 dych to wszyscy idziemy. No i git, za mną. Po drodze zostawimy Marcinka w szpitalu. Ale po 50 zeta to na łeb czy na wszystkich w sumie? Nie no, w sumie. Zajebiście. Dzień dobry, ja po magnetyzer dobrze trafiłem? Odbiór osobisty? Tak, trafiłeś. Teraz! Co to ma znaczyć? Puśćcie! Puśćcie, bo was ostrzępię pazłami! Sprzedać duszę diabłu za kilka magnetyzerów! Uwaga! Nic mnie to nie boli, bo za mało soli! Nie działa! Zaraz, a może Rudy nie jest do końca opętany? Wojtas, polej go zwykłym piwem! Co? Przecież szkoda! Rób co mówi! Boże, wybacz mi! Przestań! Załatwione! A co to ma znaczyć? Hałasy na klatce po 22:00? I już dzwonimy do prokuratury! Kurna, już lepszy był opętany! Zdrówko! Wojtas, nie chcę cię martwić, ale właśnie się zesrałeś. Tak, tak, wiem, bo tak mocno kichnąłem. Wojtas, nie chcę cię martwić po raz drugi, ale to Spejson kichnął. Oj, dobra, tam kichnął, opowiadaj dalej, nie psuj fazy. No jedź, kurna, szybciej, parówo. Jeszcze zwalnio, Jezu, nie czaj się, jedź. Tu nie stoją nigdy i nie ma fotoradara. No sierżant zaraz pomyśli, że stoimy i zgaśnie, szybciej. Ciekawe, czy koń może zwalić konia, nie? Jak już coś, to człowieka. No ale jak, przecież kopytem nie chwyci. No nie mogę, no. Jebany przepisowo jedzie. Pierdolony, 50 na godzinę. Jakbym był psem, to bym takim mandaty wlepiał jak pojebany. Ugh, to by się nauczyli jeździć. No nareszcie. Co, zjeżdża? Nie on, my. Podtankować musimy. Do pełno? A co, ja wyglądam jakbym farszał srał? Za 9,20, tylko nie przelej pan, bo więcej nie mamy. Stacja nie tankuje poniżej 10 zł. No to lej pan za 100, ale ja i tak zapłacę 9,20, bo więcej nie mam. Idę bulić. Kwas, markacz. No i tak mi migdały od tych sterydów spuchły, że teraz jak walę browca i połykam, to tak czuję, jakby mi ktoś jaja do gardła wpakował. No i? No i... Czy ja jestem pedziem, czy nie? Przez migdały to nie. Uff. Ale skąd wiesz, jak to jest mieć jaja w gębie? To nie wiem. No przecież mówię, że od sterydów nie. Kurna, nie zgadniecie, co się stało. O, jak zgadniemy? Zesracie się, a nie zgadniecie. No ale dobra, walu pierwszy zgaduj. O Jezu, nie wiem. Wygrałeś 1 000 000 na loterii. Blisko, ale nie. Spejso, na ty co mówisz? Znalazłeś kupon na myjnie i umyjemy szerszenia za darmo. A gówno! Mówiłem, że się zesracie? A nie, czekaj. Ty kurwa, skąd wiesz? No zgadłem. Ta. Kurna, zgadł. I enter! Podstawowe mycie bez suszenia i woskowania! No, nareszcie! Nie przypominam sobie, żebyś go w ogóle mył! No chyba tylko raz, jak wiozłeś Solaris i tego pedała cieślaka do ślubu! No, ale wtedy to samą wodą tylko i ręcznie! Chodźcie popatrzeć przez okno, jak te szczoty zapierdalają! A nic nie widać! Bo zaparowało gorąca woda pijana na bogatości! Ty Wojtas, patrz tutaj! A co to, takie kolorowe szampony dają do mycia? I to nawet pod korol szerszenia dali te mydełka. Wojtas, to chyba nie są mydełka. A co? Ty to farba z szerszenia spłynęła. Co? Wyłączyć myjnię! Stop! O kurna! Spierdalamy! Los, Spejson, przecież to szerszeń Wojtasa. No to mi się myjni zachciało. Czekajcie, wyjadę. No ale...
Jak to w ogóle możliwe? Wychodzi na to, że Szerszeń był kiedyś radiowozem. No ale jak? Przecież on miał każdy element z innego samochodu. Maska, każde drzwi, błotniki, no wszystko. Widocznie te inne też były wcześniej radiowozami. I też kto się później chujowatą farbą pomalował, co schodzi od tej chemii na myjni. A kurna i co teraz? Co teraz? Teraz to wymyśliłem coś zajebistego. Zazigali całe boisko. Na 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 na. Kwiat jabłoni. Na 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 na. Uwaga, ruszył w waszą stronę. Nawalony jak... ten. Jak zawsze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kurwa, raz, dwa, trzy. O kurwa, raz, dwa, trzy. Kontrola drogowa. Ty, no nie wiem, czy on się na to nabierze. Nie dość, że na Szerszeniu milicja, to te nasze stroje wyglądają jak z balu przebierańców w przedszkolu. Nie gadaj, tylko zatrzymuj, bo wszystko popsujesz. Po pijaku się nie zorientuje. Najważniejszy jest element zaskoczenia. Dzień dobry, starszy posterunkowy Wojtas... Borewicz, kontrol drogowa, poproszę prawo jazdy i dokumenty samochodowa. A, bo właśnie jest taka sprawa, bo prawo jazdy to mi pana kolega na 3 miesiące wziął, to powinniście gdzieś tam mieć u siebie, a ten, dokumenty samochodu to, gdzieś tutaj mam, o, proszę, dziękuję, dokumenty w porządku, chwila, 5 dych to nie parzyście, a nas jest 2, poproszę jeszcze AC. Dziękuję, ubezpieczenie się zgadza. No to na koniec jeszcze badanie trzeźwości. Proszę dmuchnąć w alkomat. Jak ja mam to dmuchać, kurwa, lewa ci? No normalnie bierzesz i dmuchasz, o! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Przecież to wy! A kurna rozpoznał nas odwrót! Nie daruję. Oddawać stówę i szykować ryje do obicia! Jedzie za nami? Jedzie! Swój do Spysona, bo jak cieślak nas dorwie samych, to nam tu pyznok powyrywa! A co robię? Kurna, z kim on gada zajętym? Myślicie, że nie wiem, po kogo dzwonicie, lamusy? Co? Nie, do siebie gadałem. To co? Idziemy na tą wódkę? Ja stawiam! No co ty, cieślak, na wódkę mnie wyciągasz? Nie pojebało ci się coś? Oj, tam nie świruj, na zgodę się napijemy. Później pójdziemy komuś razem ryja obić, co? Kurna, doganie nas! Co jest z tym Spaceonem? Ciągle ma zajęte. O cholera, psy! I to prawdziwe! Czekaj. No i dupa, włączyli koguty i jadą za nami. No to teraz mamy przestrane, dlaczego zawsze zgadzamy się na te twoje zajebiste pomysły? Właśnie dlatego, że są zajebiste! O kurwa, nazwać się psy! Dobra, nara, lamusie. I myk, narać się w prostą uliczkę! Uff, pojechali za cieślakiem, upiekło nam się. Ale akcja! My stuwa do przodu, ale cieślak najgorszy wróg stuwa do tyłu. Czyli razem 200! Trzeba to oblać, dzwoń po Spacona, może w końcu odbierze! Jedziemy do Speluno! Najpierw to do mnie do warsztatu przemalować Szerszenia, żeby jakiego przypału nie było. Bo zapotrzywanie się pod psiarski to jest pierdol chyba. No dobra, ale później pijemy. Walu! Długo jeszcze się będziesz chrzanił z tym malowaniem? Jepie, piepna, pierdol, byle jak sprayem i gotowy. Dawaj, jedziemy, bo nam wszystko wypiją! Zara mordy, już kończę! Chwila! O, Wojtas, o mi się przypomniało, wczoraj taki zajebisty kawał słyszałem! No to dajesz! Tylko zapomniałem, o czym był! Uwaga, otwieram! Voila! O kurna! Nie no, zajebiście zrobiłeś! No co? No paski jak na dresie spoko, ale jak już malowałeś, to mogłeś go chociaż w jednym kolorze zrobić, a nie tak chujowo jak było. No w sumie... Dobra, idziemy się nawalić! Ja to albo gruby, albo wcale! Czyli tak, podwójna baranila na grubym, sosiwo mieszane, a na deser... Jezus, deser? Tak, podwójny kurczak na grubym i sosiwo mieszane! O kurde, zamówił jak walaszek! No dobra, to ja spróbuję tą nowość. Keps wiosenny, czyli z 2 parówkami i sosiwo mieszane. No to ja biorę
średnią baraninę XXL na cienkim, a sosiwo. Tylko nie gadaj, że znowu mega ostrą alkaidę zamówisz, bo drugi raz i tak się nie założymy, że to zeżresz. To teraz uważajcie. Średnia baranina XXL na cienkim i do tego ten nowy sosik srali baba. Wojtas, no co ty? Przecież piszę, że srali baba jest dwa razy ostrzejszy od alkaidy. Zesrasz się, a nie zjesz. Tylko kepsa zmarnujesz. Tak? To co zakład? No to tradycyjnie. Jak to opierdzielisz, to przez cały dzień chodzisz w koronie, a my mówimy do ciebie królu i robimy co chcesz. Ale spróbuj nie zjeść, to zapuszczasz włosy i farbujesz się na rudo. Dobra, dobra. Już możecie kałować koronę. Mówiłem! Jaki, ale lamus! O kurde, widzisz, panu? Zajebiście! Trzeba to oblać, ale tylko dwa mi się udało zakosić ze sklepu, to musimy się jakoś podzielić. Jak to zakosić? Ukradłeś? Ukradłeś? A jak? No dobra, to pijcie, bo ja jeszcze będę kierował dzisiaj, to se pijcie, nie? A ja tu muszę coś na telefonie sprawdzić. No dobra, mordo, to zdrówko! Kurde, nie wiem co się stało, ale ostatnio dzik się pogorszył, nie Walu? No, ale tu cena decyduje o zakupie, a nie smak, bo zawsze smakował jak szczyny. Znaczy, nie żebym wiedział jak szczyny smakują, ale tak właśnie sobie wyobrażam, że smakują. No ale faktycha, teraz to są szczyny i tak jakby jeszcze troszeczkę bełtem pachniały. Ech, trzeba będzie się chyba na jakieś inne przerzucić. No, tylko w tej cenie to ciężko będzie coś znaleźć. No ale chyba nie ma wyjścia. A Marian, znowu ci sami. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i 300 lecą do skarbu państwa po 100 od łebka. Grzechu, ale ten Rudy nie pije. No to 200. Dobre i to. Ty mordy, co to znaczy mandat kretynowany, kredytowany? To znaczy, że go nie zapłacimy. Dobra, Wojtas, ruszaj do Spelunu, może i drożej, ale za to nikt się nie przyczepi za chlanie. Czyj Wojtas? Czyj, nie ruszaj jeszcze. Co? Ty weź zrób zrywo. Szkoda opon. Jaki lamus. No to jedź po prostu. Najpierw zapnijcie pasy. Co? Dobre. Ja nie żartuję. No co ty? Wojtas! Dobra, czyli, może i ma rację, wystarczy tych mandatów na dzisiaj. Zapinaj się, Spejson, i jedziemy! Fura się zepsuła? Czemu? Bo nie jedziemy, no przecież jedziemy! Wojtas, zlituj się, wleczemy się 5 na godzinę! Już by szybciej było na piechotę! Kurde, niedobrze mi od takiej jazdy! Jedziesz jak ciota, a ja mam chorobę ciotomocyjną. Dobra, Wojtas, gaz do dechy, bo zaraz tu pośniemy, a Space'em się jeszcze zzyga. O kurcze, co ty robisz? Tu jest ograniczenie! Osraniczenie! Ale mu powiedziałem rura! Mega Warszawa, to najlepszy klub! Uważaj, czerwone! O kurcze! Co ty zrobiłeś? Luz, mordo, podjedziesz do mnie wieczorem na warsztat, to się wyklepie. Jaki luz? Jaki mordo? Przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonym, kaksa! Przecież to trzeba zgłosić, dzwonię na policję. Wojtas, no co ty sam na siebie chcesz przekonfidencić? Co ci odwaliło? Ta, tej rudej Szczeciny. Wojtas, zostaw ten telefon! Halo? Chciałem zgłosić wypadek na skrzyżowaniu szaseów z Chłopickiego. O cholera, za późno, Wojtas zwariował, donosi, sam na siebie spadamy. Nie, nie ma ofiar w ludziach, ale jest pijacka jazda i zniszczenie mienia publicznego. Tak, znak szczególny, kierowca jest rudy.
Dobra, do widzenia. Proszę, 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 co my tu mamy? Zniszczenie mienia publicznego oraz spowodowanie kolizji. I już dzwonimy na komisariat. Nie musisz, już zadzwoniłem, właśnie tu jadą. He? Faktycznie? No dobra, nie dzwonię. Ale i tak zaczekam i przypilnuję, czy wszystko odbędzie się zgodnie z procedurami. I słusznie. A przy okazji, fajna fryzurka. Tylko farba ci spływa. Co? Co się stało? O kurwa! A co to ma znaczyć? Stój! Zatrzymaj się! No i 500 zł za spowodowanie kolizji poleci. Co? Jakie 500? Jakiej kolizji? To nie ja! To tamten uciekł tam! Dobra, dobra, mam w zgłoszeniu. Znak szczególny, kierowca jest trudny. Dobry, Emelę poproszę. Cienkie czy grube? Proszę panią, czy ja wyglądam na geja? Nie wiem. No właśnie, czyli grube. Proszę, 16,50. Kurde, trochę mi brakuje. Wojtasz, pożyczysz dychę? Ile? No dychę, dawaj, bo nie mam czasu. O Jezu! Masz! No dobra, mordy, to teraz po browary! 17,34! Nie. Dobra, Walu, oddaj mi już tą dychę, bo nam na browary nie starczy. Co? Jak nie starczy? No nie starczy! Oszczędności miałem na piwerko odliczone co do grosza, to musiałeś na szlugi wydać. Dokładaj się, bo będzie lipa, nie piwo! No jak się dokładaj, jak skąd wezmę, jak dopiero co wydałem? No i dupa, wiedziałem, że tak będzie. 7 zł? To na ile puszek starczy? Na 2! No i sam jesteś sobie, Walu, winien. No to 2 piwa poproszę. O, pyszne, Wko, trzeba być frajerem, żeby woleć szluga zamiast browara. No, frajerem, frajerem. Jak tam, Malu? Papieroski smakują? Bo piwerko pierwsza klasa. Ej, odwalcie się ode mnie, co? Dobra, luz, mordo, easy brada. Dla beki tylko gadamy, tak nie, Spejson? No, no, dla be... No, tak z ciekawości, to ile tydzień nie wypalasz? Co, Walu? No co, no ile? No jak mi się nie chce za bardzo jarać, to tak z paczka dzień nie idzie. No a jak jest melanż, to wiadomiks. Kilka razy tyle. Czyli tak, 16,50 dziennie, to w 10 dni wydajesz... O kurwa, ile? 165 zeta? To w miesiącu jest mniej więcej 30, czyli razy 3. Ja pierdolę, 495, 500 miesięcznie ci idzie na slugi. Tak, idzie. Jak ty to liczysz? Pokaż. Dobrze, dobrze, to wszystko jest dokładnie policzone. Stąd się 500 plus wzięło. O kurna, rzeczywiście. A policzyć ci, ile to rocznie wychodzi? Nie no, dobra, daj spokój. Ile wychodzi, tyle wychodzi. Co? O kurwa, Walu, lepiej usiądź. Dobra, Wojtas, daj spokój. Ty za to płacisz, zresztą parę stów rocznie to nie majątek. 6000! Co? Dobrze słyszysz, 6 koła rocznie puszczasz z dymem. Czyli co roku mógłbyś mieć taką BMW jak moja, jeszcze by ci na gaz zostało. A jak nie chcesz BMW, to za 16,50 masz 6 browarów codziennie. A kurwa. Dobra, walić to. Od jutra rzucam palenie. No i jak, Walu? Jak tam pierwszy dzień na odwyku? No właśnie, Walu, jak tam pieprzy gdzieś mało i chuj? Na razie spoko. Pół godziny temu wypaliłem 2 ostatnie, bo wczoraj oszczędzałem, jak wiedziałem, że to ostatnia paczka. No i spoko na luzaku, nawet nie myślę o paleniu. No, to a jakby ci się za bardzo chciało zajarać, to mam coś takiego. Skroiłem kiedyś leszcza, no i akurat miał takie cudo przy sobie. Papieros?
No chyba cię cycy drą. No co? Wiesz, kto to pali? Już bym sobie wolał fiuta do gęby władować niż to. Zresztą gdzie to taki dymek jak z czajnika? Nie ma nawet podejścia do normalnego szloga. To co mam z tym zrobić? Wypierdol. No, ale z drugiej strony to teraz jest bardzo niski poziom wody w rzekach i zamiast gównianego tsunami to mogłoby wyjść stan wody w normie. I ale płynie sraka. Kiminisz? No ale to wtedy to nawet niektórzy mogliby się nie zorientować, że coś się zmieniło, bo z tą czystością tej naszej królowej to różnie bywa. Spejson, ty sobie zdajesz sprawę, jak ty bredzisz? Zdaję. Dobra, mordo, chuj mi w dupę, dawaj tego e-sluga. No co ty, przecież połamałem i wyrzuciłem w pizdu. No dobra, nie mam wyjścia. Gdzie on polas? Chyba będzie sępił od przechodnia. Typie, kopsnij sluga, co? Nie palę. Tak? A to co? A to... to gówno. Łoty! Jakiś problem? Nie, muszę iść. No właśnie, wypadł z baru, bo nie ma towaru. Jarać! Palić! Szluga, ryje szluga, mi się chce zajarać! Walu, mordo, wytrzymaj! Najgorszy jest pierwszy miesiąc, później to już idzie się przyzwyczaić! No właśnie, najlepiej to rzucić od razu po urodzeniu, jak ja na przykład. Pierwszy miesiąc jakoś zleciał, mówić nie umiałem, to się nawet upomnieć nie mogłem. Zresztą, nie pamiętam dokładnie. No i dzięki temu nie palę już... wow, całe życie! Spejson, litości, zamknij się na chwilę, bo wszyscy zwariujemy! Uratowany! Zostaw! Jak teraz zapalisz, to cały dzień pójdzie psu w dupę! Łoty! Szloga! A szlunia. No i widzisz, Walu, już 10 wieczorem, czyli prawie wytrzymałeś pierwszy dzień. No i co, nie było tak źle, nie? Nie było źle, kurna, najgorszy dzień w moim życiu. Jak zaraz nie zapalę, to się zestram. Mówiłem? Pierdnęłeś, tylko słychać było. To było ostatnie ostrzeżenie. No ale dobra, wytrzymam. Napij się piwa, to zapomnisz o paleniu. Zdrowie. Zaba, jak mu smakuje, jak ciągnie, jak siorka znaczy jak Solaris. I jak odwieczna zasada, jak piję, to palę. Wyskakiwać z fajek, kutafony! Koń się kurtopno powryja. To i grałeś... Wala biją! Łoty! Co jest? Walka nie rozstrzygnęła się w ciągu 5 minut. No i? Księga ulicy mówi jasno. Jak przez 5 minut nikt nie wygrywa, to remis i nara, bo ktoś pały wzywa. O kurna, dobra zgoda, spieprzamy, ktoś wezwał pały! Mardy, robimy co te kutwy, tylko w drugą stronę! No i wytrzymał bez papierosów niecały jeden dzień. Wojtas, to nie chodziło o to, żebym rzucił, tylko o to, żebym nie płacił. No dobra, jutro co zrobisz? Jak szlugi skołujesz? Oto, będzie się martwił jutrzejszy, Walu. No i będzie mandacik. No i dobra.
Zaraz, co? Jakie mam? No, za co? Nie rozśmieszaj mnie, chłopaku. W tym gracie może być za wszystko. No ale niech będzie, że za opony. Jakie opony? A co z nimi nie tak? Daj spokój, nie dość, że łyse, to jeszcze każda inna. No i co z tego, że łyse? Nawet prezydent na łysych BMK śmiga. No i mandat dostał. Znaczy, prawie dostał, bo się z moim kumplem dogadał. To jak, pisemy czy się dogadamy? A nie zlituj się, pan zobacz, jaką świnię wyrwałem na randkę, jadę. Nie można dać jakiegoś pouczenia, czy co? Oj, żebyś ty jeszcze trzeźwy był. Poza tym patrz, widzisz tą policjantkę w radiowozie? No widzę. Niezła? No, taka bardziej średnia. No może i średnia. Ale jak to mówią, wybredny nie rucha. I zobacz, nawet takiego pasteta, żeby umilił mi służbę, muszę najpierw zabrać przynajmniej na hot dogi na stację. Daj spięć dych i możesz jechać. Ile? No, bo jak wypiszę, to nie dość, że będzie drożej, to jeszcze punkty dojdą. Spejson, ci oto napij się piwa jak człowiek, a nie mleko. Nie mogę. Na cyklu jestem. Jakbym się teraz napił nawet małego łyczka, to cały trening idzie się jebać psu w dupę. Wiesz, kto pije mleko? No kto? Krowa. No i? A jakie krowa ma łapy? No jakie łapy, no? Czarne. Czy tam czarno-białe zależy? Co za down? Grube czy cienkie? No cieniutkie. No ale krowy nie chodzą na siłkę. Czy chodzą? Ja pierdolę, Walu, przestań, bo już nie wiem, czy mnie wkręcasz, czy nie. Wiecie co? Ja mam już dosyć. Zostańmy pedałami, będzie po problemie. Co, randka nie wyszła? A, weź, jakiś pies mnie skroił z całej kasy, a ta powiedziała, że jak nie mam za sobie postawić Chińczyka, to żebym sobie sam laskę robił. Kurwa, jakie pazerne na to żarcie, tylko by żarły i żarły. No, a potem się dziwią, że grube są. Ale ja... Czekaj. Jak to zostańmy pedałami? Space on żartował. O! Kurwa, dobre! To co? Ściągniemy po buszku? O kurna, Wojta, skąd masz tyle towaru? Od stuleja i cieślaka kupiłem wczoraj. Nie wiem, skądś mają jakieś dobre źródło. No i mamy dowód. Dawka! I już wysyłam do pokładu. No co jest? No zapisz. Kurczę, kata pełna. Czekajcie, muszę coś skasować. Zaraz ci mordę skasuję, konfidencie jeden, dawaj to! No ostrożnie, nowy telefon, a tylko mi coś uszkodzisz. Nie, no to jest naruszenie nietykalności osobistej. Dawaj, muszę zadzwonić na policję. Dobra, zawijamy się, bo zaraz tupały będą naprawdę. O kurna, Wojtas, dlaczego stoimy? No przecież siedzimy. No ale szerszeń stoi. Zepsuł się? Nie wiem. Ty, nie mogę się ruszać. Nawet mówić nie mogę. A gadasz? No ale nie to, co bym chciał. A co byś chciał? Że jestem głodny. O kurna, który się spierdział? Własnoręcznie ty. Zapomniałeś? Aha. No to teraz taka rozkmina. Otworzyć okno i wywietrzyć. No ale wtedy zmarnuje się chmura, czy wdychać bździnę? Ja tam nic nie czuję. Oprócz pierdnięcia. O cholera, psy! Gdzie? Nie widzę. Piesek! Kurna, jadą tutaj, chowaj towar! To nic nie da, od razu widać, że jesteśmy spizgani jak świnie. Wjeżdżaj szerszeniem w krzaki! Czej. Gdzieś mi kluczyki wsiąkły. O kurwa, stacyjki też nie ma. Wojta, spatafianie z drugiej strony! Co? A tu? Dziwne. No co jest? Wojta, słuchaj, zaraz tu będą! No już, co ty myślisz, że szerszenia byle frajem tak sobie może od tak odpalić? No malutki, zlituj się, tym razem wiem, że obiecywałem wymianę oleju już kilka razy, ale tym razem to już na pan wymienię, tylko zapal, no. Za późno. Zaraz, ziomeczki. Oni nas minęli? Czy sobie tylko to wkręcam? Minęli? Ty, czej, stanęli w krzakach. Ej, przecież to była ta sama menda, co mi mandat wlepiła. No i? Pora na rewanż. Co, wlepisz mu mandat? Lepiej. Chodźcie. O Jezu, jak się najadłam. Jak hot dogi smakowały? No mogą być.
Niezły był ten z kabanosem. Aha. A co powiesz, Grażyna, na takiego serdla? No nie wiem, czy się teraz tak schylę. No co ty, Grażyna? Mogę ręką? Kurwa mać, ręką i ręką. Co służba od pół roku, to samo, wiesz co? Z nudów byś inaczej zrobiła. Jeszcze te hot dogi. Parówy i kabanosy. Kabanosy i parówy. I tak na okrągło. Smród w całym radiowozie. Rano z gęby mi mniej wali niż z tego samochodu. Nie mówiąc o mundurze. Wiesz, jak na mnie Kozłowski i Kryścin wołają? Parówa. Dobra, chuj, rób tą ręką. Przy żonie też taka jęczy dupa jesteś? Mamy go. Ty... Co ona mu robi? Chyba masz ci Freda. Nie no, co ty? Przecież widać, że wali konia. Space on down, nie przecież to to sa... A dobra, niech ci będzie, masz rację. Pora na misterny plan zemsty. Space on, poproszę psie gówno. Ale jaja, dobra, czekaj. Jaki jest plan? Rzucę w radiowo z gównem. I? I spieprzamy. No, faktycha, misterny plan. Najważniejsze, że nie może się nie udać. Wójtas, może być takie? Co to jest? No nie mogłem znaleźć psiego, to zrobiłem ludzkie. Nada się, dawaj. Kto Wójtasowi mandat zapodaje, ten będzie miał z gównem spotkanie. To by mogło być nawet w księdze ulicy, jakby się lepiej rymowało. Chyba twoja stara się nie rymuje. Dobra, na 3-4 rzucam i spierdalamy. Uwaga. 3-4. O, gotowe. No dobra, paruwa, jedźmy już. Co? I ty też mnie od paruwy wyzywasz? A od kogo mam wyzywać, jak masz parówczak na nazwisko? Ruszaj, bo już nas dwa razy przez radio wzywali. Zwycięstwo! I niech wiedzą lamusy, że z Wójtasem się nie zadziera. Wójtas, może zwolnij trochę. Bo zaraz coś jebniemy! Ale z ciebie miękka faja! Królową jesteś! Od wielki do wiatrak chcę ci wstać! Lidi, łodzi, lidi! Ucha, no tak! Na wszystko przez tego Rudego. No i taki mam pomysł, że jak nam kiedyś Wisła Płock poskoczy, nie? To zniszczymy ich za pomocą gównianego tsunami na Wiśle. Czyli? Czyli o omówionej godzinie, na przykład o 20:00, wszyscy spuszczają wodę w kiblach. Ale wszyscy! Cała Warszawa! Wtedy nie mają szans! Skumaj to, Płock, siedzą se ziomeczki nad rzeką, piją browary, a tu nagle taki szum, patrzą, najpierw na gębach tylko taką lekką, sraczaną mgiełkę poczują. Co się dzieje? I nagle... Całe miasto zasrane! Zajebiście, nie? No, zajebiście. Tylko żeby Wisła Kraków nie wpadła na ten sam pomysł, bo wtedy to my będziemy mieć przejebane. No, dlatego nikomu na razie nie mówię o pomyśle. Tylko ty wiesz. I jak? O kurna, Wojta, skąd masz taki zajebisty drechol? Z piekarni, kurwa. Z piekarni? No jak z piekarni? Ze sklepu sportowego. Zajebałem. Farta miałem, bo akurat prądu nie mieli, czyli kamerki wyłączone, bramki przy drzwiach też, a sprzedawczynia była taka zajęta pisaniem na telefonie, że nawet nie zauważyła, jak wróciłem wymienić na większy rozmiar. Wyglądasz w nim jak kretyn. Czyli zajebiście. Patrzcie, dres jest uniwersalny, na treningi. Oj, to co jest, ty nie uprawiasz żadnego sportu. A sportowa jazda samochodem to mało? Mówię, uniwersalny, na treningi, na co dzień i na eleganckie wejścia. Mieli różne, ale wybrałem najbardziej spanerski. Dobra, czekaj tam, mordy, piwarka się kupię. Ty, no co ty gadasz, zajebiste dresiwo? Co ty za świecący, w razie przypału pały będą go widziały z 10 kilometrów. Cie. Pa, co się dzieje? Ty, no nie gadaj, że jakaś laska go podrywa. Nie gadam, Walu, to ty powiedziałeś. Nie, średnia taka. Nawet mocna średnia, bym powiedział. I la fiesta, Wojtas odpuszcza. No i w sumie się nie dziwię. Ale Bazyl... Fajny dres. No kurwa. Mordi. Mam plan. Elegancka dyskoteka.
W życiu tu nie byłem. Bo nikt normalny tu nie chodzi. Drogo, selekcja na bramce, no i drogo. I właśnie dlatego przychodzą tu same spokolaseczki, a nie takie bazyle jak do Speluno. Wykorzystamy moc dresu Wojtasa i na bank coś wyrwiemy. Na bank? To wydamy całą kasę. Za mną, świniobranie, czas zacząć! Jak to nie wejdziemy? Kolego, po pierwsze, w obuwiu sportowym wstęp zbroniony. A po drugie, w ubraniu sportowym wstęp zbroniony. Wy wypad, wchodzi tylko kolega. No ale przecież Wojtas też jest w dresie. Ale to jest elegancki dres. W eleganckim ubraniu można. No dobra, to Wojtas, idź na chwilę sam, rozejrzyj się i powiedz w ogóle, czy się opyla. Dobra, Mardy, czekajcie. To trzeba by dobrze syntro... Synto... Syntol... Synchronorononowinozowa... No, żeby równo było. Bo jak pierwszy spuści na przykład to za 15, ostatni 5 po, to wyjdzie gówniana powódź. A nam nie o to chodzi. Musi być tsunami, żeby atak był z zaskoczenia. Dobrze gadam, Walu, nie? Bo nie wiem. Ty no nie gadaj. No mówię, tsunami z szamba na Wiśle. No nie gadaj, że Wojtas coś wyrwał. I to nie jedną, nie dwie, a trzy duperki. I to nawet spoko z ryjów. Co? O! I co? To jest Walu, to jest Payson, a to są dziewczyny. Elo? Elo? Do Bawary! Zmieniamy miejscówę! Jebnij basem. Jeb, 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 jeb. Jebnij basem, synu. Jeb, 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 jeb. Jebnij basem, synu. O kurna, Wojtas, psy! Dobra, spokojnie. Najważniejsze to nie wzbudzać podejrzeń. Wojtas, co ty robisz? Rura i spierdalamy, zanim się pokapują, o co chodzi, będziemy już kilometr stąd. Nie rozśmieszaj mnie, gazu mamy na 200 metrów i to spokojnej jazdy. Spierdalamy na piechnę! Ja to bym wlazł na chama prosto do BM-ki, jakby się cieć pluł, to luta w ryja i rura przez kolczatkę. Chuj tam, że opony się przebiją i tak łyse do wyrzutu tylko się nadają. Po pierwsze, primo, to zapomniałeś o psie. A po drugie, primo, jakby ci cieć dał gazem po oczach, to jakbyś kierował? Nie ma bata, żebyś trafił w bramę na ślepo. Czyli co? Czyli trzeba inaczej. Wojtas zakradnie się po cichutku do fury. Jak już będzie gotowy, to da nam znaka światłami. Wtedy ja stanę na kolczatce, żeby się zamknęła. Spejson wyłamie szlaband i dopiero wtedy rura i ogień. Zajebiście. No to idziesz. Ale się błyszczy od tych latarni! O kurna, ale przypał Wojtas! Spierdalaj! A co się tego i jak dalej? A co chodzi? Anioł! Cio, cigan! Cio, cio, cio! Jesteś prawdziwy? Prawdziwy! Prawdziwy! Święty Izydorze, patronie stróżów nocnych, wybacz! Wybacz, już nigdy nie wydłupię z dupska Esperalu, a wody nie wezmę do ręki, a nawet do gęby! Co mam zrobić, żebyś mi wybaczył? Zabierz psa i pozwól mi odjechać tamtą Bawarą! Tylko tyle? Mówi się masz, cygan do nogi! Za to, że zrobiłeś dobry uczynek! Pozwalam ci pić, ile wlezie! Dziękuję.
Dziękuję. Wiedziałem, że anioł to nie może być zły. No to alleluja! O kurwa, pudełko po mongolskiej mecie. Szkoda, że puste. To ona istnieje naprawdę? A jak? Czyli musimy ją tylko zdobyć i będziemy królami Grochowa. Zajebiście. Ile jest? 180. Tak, tak, 180. Dajesz Spacon w razie co asekurujemy. No dobra, no to... Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to... O kurwo! Dajesz, Spacon, dajesz! Na luzaku, ziomeczku, to tylko 180. Nie do nas jest porażki czas, nie dla nas zła! O kurwa! Poszła! I co? Mówiłem, że dwie paki wyciśnie, to nie wierzyłeś. Jak dwie paki? To są dwie paki? A jak? Jakbyś wiedział, to byś się zestrał, a nie wycisnął. Wojtas, nie mów hop. Trochę popuścił. Nie, nie, to teraz spodnietki. Kurna, czyli jednak mogę bez sterydów. Ole, zajebiście, dobra, jeszcze raz. Czekaj, Spacon, za krótka przerwa. O Jezu, kurna mordy, pomóżcie. Czekaj, mordo, o kurwa. O jak pierdziary, jaki to ciężkie! O Jezu! Nie no, siła zero na cyklu to tyle w serii biorę! No to trzeba będzie znowu przeprowadzić jakąś kurację. No to mordy, uważajcie teraz, siedzicie? No. Co? Mongolska meta? Całe opakowanie? Nowy? A jak? Nówka sztuka, zapakowany, a potem wyprodukowany w Mongolii. Ale jak? Skąd masz? Walu, skąd wziąłeś najpotężniejszą metę na świecie? Chcecie wiedzieć skąd? No kurna, nie? Nie mogę powiedzieć. No ale jak? No? Dobra, nieważny, Spacon, wstawaj, mordo, kujesz dupę, ryju! No dobra, pora sprawdzić efekty. Ławeczka i jedziesz. Na początek dwie paki, tyle co przed cyklem. No dobra, no to lecimy. Legia Warszawa i tak dalej, ciach! O kurna, ale moc! Mordy, dołóżcie więcej, bo nic nie czuję! To przestań machać! Dobra, ile jest teraz? 202 kilo. Co? Ej, no miało być w opór, nie? To jest w opór, nie mamy więcej talerzy, dajesz. Nie no, nie ma różnicy, sztanga leciutka jak obyczaje siorki Wojtasa. Zajebiście, czyli jest pompa. Pora zastosować nowe moce Spacona w praktyce. Spacon, Achtung weszedł do bloku. Nie petarda, Achtung, tylko że uwaga. Co za debil. Co się dziwisz, to przez tą metę. Ty kurna, ale my nie braliśmy na debile jeszcze większe. Czemu? Temu, że siedzimy w tych krzakach zamiast patrzeć jak żółek w pierdola wskakuje. Ty kurna, rzeczywiście. Za mną, Wojtas, poczekaj. No i kurna, na piechotę na ostatnie piętro muszę drałować, bo jakiś baran wyrwał panel. Ale swoją drogą to siłę musiał mieć niezłą. Spacon, co ty tu robisz? Nie masz swojej klatki, złama się? Złama się? Tak za kilka sekund będziesz nazywał swój nos, kutasie. A więc to twoja sprawka, czyli szyku i mordę. Czyli Legia Warszawa to najlepszy klub. Spacon, mordo, czyli też chcemy zobaczyć jak go lejesz. Co? Ao! Co to ma znaczyć? Dobra poprawka, ciach! W pociągu jest tłok, w tramwaju jest tłok, kibice na Legię jadą. Wtem nagle ktoś stał, zaśpiewam ja wam, u Legii mej ukochanej. Ryje! To naprawdę działa!
A co ma nie działać? Dobra, Mordy, pora na prawdziwy test. Czyli? Cieślak. Cześć, kurwa, radzacie? Złaś na dół, cieślak! Sprawa jest... Za to gówno na szybie, sprawa może być tylko jedna. Dwa, trzy. Wpierdol! Jakbyś zgadł! Czekam! O kurna, ale emocje! Większe niż na badaniu technicznym, zaraz się zesram w gacie. Cia idzie. Niby jesteśmy na równo, ale tak mnie wkurwiłeś, że dzisiaj nie masz szans. Jesteś pewien? Jestem pewien. Dobra, teraz leciutko, żeby go nie znokautować od razu, to się z nim pobawię trochę dłużej. Legia Warszawa to najlepszy klub i delikatnie pizdko w dziób. Zajebiście! Chociaż nie tak do końca zajebiście, bo zacząłem nagrywać, jak już cieślak w powietrzu był. Dobra, to poczekamy, aż się ocyknie i jeszcze raz się nagra. Po takim czasie szybko się nie ocyknie. Spejson, gdzie lecisz? Wielka siła to wielka odpowiedzialność za mną! Spejson, po jaką cholerę przyciągnąłeś monopolowy pod swój blok? No jak po co? Żeby mieć bliżej, kurna! Jeszcze raz. Kolego! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Ty cieślak, kolejka do flipera jest. Nie widzę. Ta, a ja to co? Gówno w co? Raz, dwa, trzy. Chcesz grać jeszcze raz, to wypad na koniec kolejki. Teraz moja kolej. Ta? To patera. O ty! Legia Warszawa to najlepszy klub! No i sam tego chciałeś. Dlatego zawsze przed każdą randką należy zwalić konia. Aha. Ty no właśnie, bo nigdy nie wiem, czym się różni walenie konia od walenia gruchy. No gruchy wali wegetarianin, a konia ten, co lubi zwierzęta. Chyba. Albo odwrotnie. Solo przy fliperach! 200, 250, 260, 270... Panie, kurwa, to pięćdziesiątki. Od nowa. Szefie, szefie! Znów się biją! Co? No wszystko przez to, że wchodzą w obuwiu sportowym, bo nie ma selekcji na bramce jak kiedyś. Jak masz monitoring, to zwolni ochroniarza. Po co podwójnie bolić za to samo? To samo, kurwa, ma. Co z tego, że widzę, że mi się patola do klubu schodzi? Ma się nie schodzić. Który baran mi doradził zwolnić ochroniarza? Jego też zwalniam. Nikt, szef sam to wymyślił. No to zwalniam siebie. I od razu zatrudniam. Razem z nowym ochroniarzem. Daj ogłoszenie, gdzie trzeba. O, jest pompa! Co to? O kurde, praca marzeń! Bo dzwoniłem do Spejsona i nie odebrał, to pewnie będzie odzwaniał, to chcę słyszeć. Nie odbiera, bo w robocie jest. To on ma robotę? No, nie uwierzysz gdzie. Stop, obuwie. Co obuwie? Sportowe? Nie. A, no to zapraszamy oczywiście do środeczka. Wjazd gratis. Proszę, proszę. Ha ha ha!
Space on cieciuje w speluno. Myślałem, że mnie Wojtas wkręca i nawet się założyliśmy. O właśnie, Wojtas, ten zakład to nie był na serio, nie? Co nie był? A jak ty byś wygrał, to by był, tak? Tankujesz szczerszenia i to za dwie dychy. Dobra, luz, tankuję. Najwyżej od Spacona pożyczę, bo on teraz przy kasie będzie. Ile wyciągasz na bramce? Ze 6 zeta na godzinę? Nie no, bez przesady. 4,50. Ale szef obiecał, że jak się sprawdzę, to będzie równe 4. No to gratulacje. Dobra, pilnuj sobie, a my sięgniemy po pierku. Chodź, Wojtas. Stop! Niestety, panowie, do klubu nie wejdziecie. Co? Niby czemu? Przepis mam tylko jeden, ale muszę go pilnować. Wszystko jedno kto. Nawet sam papież, jak przyjdzie w adikach, nie wpuszczę. Tobie te sterydy już całkiem we łbie pojebały. Posuń się, wchodzimy. Co za lamus, jeszcze kuwa jak on do nas mówi. Proszę państwa, nie wejdziecie, bo tenisówki macie. Przecież to taka sama menda jak Rudy. Nie, Rudy by chyba tak mocno nie przyjebał. Kurde, chyba coś mi pękło, bo takie chrupnięcie w ryju było. O, idzie, zdrajca. KWDP ochronie! Dajcie spokój, ziomeczki, już mnie wyjebali. Jednego dnia jesteś kimś, robisz karierę, świat leży u twych stóp, jak zezgonowany na imprezie walu. I nagle, jep, koniec, lądujesz na bruku. Macie po dziku, na zgodę. O kurna, dzięki, ty nie chcesz mnie jeszcze raz jebnąć? A tak w ogóle to dlaczego cię wyjebali? Szkoda gadać. No mów! No bo ten, szef przyszedł w obuwiu sportowym. No a dalej... To się możecie domyśleć. Patrzcie, co wymyślili. Promocja Open Bar. Za 100 zł pijesz ile chcesz. Gwiazdka dotyczy zamówienia dla jednej osoby przez jeden dzień. Czyli że co? Czyli że dla nas trzech będzie za 300 i pijemy w opór cały dzień ile chcemy. A idź pan w chuj z taką promocją. Za 300 to można tydzień pić, tylko trzeba mieć to. I myk wódeczkę z biedry spod stołu na nielegalu do piwerka. Chcecie? No kurwa, a ty? No kurwa, że peweks. Ciorli, 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 po taniości, bo tylko frajerzy kupują na barze. Jeżeli piwo z sokiem, to tylko z takim. Siop. O, w mordę. Patrzcie, kto przyszedł. O kurwa, przecież to... Sławomir Peszko i Turbo Grosik. Co ich tutaj sprowadza? Barman, tą promocję poproszę ze 100 pijesz ile chcesz. I na początek pół litra czyściochy. A dla mnie piwo i raca szlugów. To do tamtego stolika będzie. Idziemy sobie zrobić zdjęcie z nimi? Głupio tak jakoś. Co, podejdziesz i powiesz, cześć, sorry, może mogę sobie zrobić zdjęcie? No, a co? Poczekajmy, aż skończą pić, to wiecie, nie będą tacy sztywni. Ta, to se poczekamy, jak Pesek dopiero flaszkę zacina. O kurwa, ale mu się pić chciało! Skończył, jebany! Czecie, co on tak macha? Aha, drugą zamawia. Dużo wypił? No, sporo. Czyli? Butelkę wódki to na start, drinków różnych to chyba z 10, no i tą butelkę łychy, co właśnie kończy. Co? Jeszcze jedna? Dobra, zaraz przyniosę. Z torbami mnie puści. Diabeł mnie podkusił z tą promocją. Ten drugi nie lepszy. Drugą paczkę szlugów kończy, chociaż mówiłem, że w lokalu nie wolno palić. Kurde, co tu robić? Pesek powiedział, że sobie pójdą jak ten. Jak ktoś go przepije. Mam. Który tu najwięcej może wypić? No z tych, co są teraz, to chyba tamten. Co? No przecież piję. Jak tu za darmo? Ile chcę? Akurat. Przepić? Takiego ściawika? Mówisz i masz! Zasady są proste. Na mój znak zaczynacie łoić wódę. I nie ma zmiłuj. Tankujecie do oporu. Równiutko, kielon za kielonem. Kto będzie opóźniał? Odpada. Kto się zżyga? Odpada.
Kto odpadnie, odpada. Wygrywa ten, który wytrzyma najdłużej. Żeby było krócej, walicie bez popity. Wszystko jasne? Dobra, nie gadaj tyle człowieku, bo to z pragnienia padniemy zaraz. A więc gotowi? Do biegu? Start! Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zarzekani. I nie mów mi, żebym nie pił, proszę, są na świecie rzeczy gorsze. Na przykład laseczka z fiutem. No i rozpite. Barman, potrzebujemy więcej wody. Ale na bazie już więcej nic nie ma, wychlaliście wszystko. No to mamy problem. Jaki problem, Kamil, skoczyć na stację? Jak zawsze. No dobra, rozliczymy się później. Ole, poszedł. Włączył turbo. No, to teraz jasne, gdzie nauczył się tak zasuwać. I już jest. No, nareszcie, bo już zdążyłem przetrzeźwieć. No to ciach, następna runda. No to się tak powiem, Fajrant. No to się tak powiem, panie barman, trzeba będzie domówić jeszcze kilka skurtowni, bo ta się zaraz skończy. No zrujnuje mnie. Trzeba by o nie robić promocji. Błagam, pomóżcie. Znajdźcie kogoś, kto z nim wygra, bo inaczej będę musiał zlikwidować lokal. Zamknąć speluno? Nigdy! Ziomeczki za mną! Ostatnia budka telefoniczna na Grochowie. A kto wie, czy nie w Warszawie? Nie wiem, zapomnieli ją zdemontować, czy co? Faktem jest, że można się z niej dodzwonić tylko do jednej osoby. Ale żeby to zrobić, trzeba wrzucić tą oto złotą 20-rublówkę. A następnie... Dawa, ziomuś, nie gadaj, tylko dzwoń! Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. O, moneta wypada, a teraz byle jaki numer. Halo? Klub Speluno. Załatwione. Zażygali całe wojsko. No to do widzenia. Oj, słabo, słabo. Dawać następnego, bo coś wieje. A może tak zmierzysz się z kimś, kto chodzi w twojej kategorii wudowej? Kto to powiedział? O, w mordę peszkin, patrz. I jak to mówili Niemcy, chlej litra. No to jestem. O kurczę. Pas. Kurwa, pokaż im, jak się jeździ! Wygra na bank, ostry wałek rozrządu i wycięty środkowy tłumnik. Moc szerszenia wzrosła ze dwa konie. Cieślak, to już jest twoje. Ale jak wygrasz, będziesz też mógł zaliczyć łysą. Hehe, kurwa, ja macie. Czyli co? I podwójne alimenty? O nie. Albo dobra, nie stać. Założę gumę. Długo się jeszcze będziesz brandlował z tą pizzą? Już dojeżdżam, zaraz będę. Stoję na światłach i ten... o, korki straszne. Jutro dzień wypłaty, a ty takie numery odwalasz? Masz 5 minut. I Kubasiewicz, a nie Kutasiewicz. Kutasie. Ja wszystko słyszałem, bo wcale nie odłożyłem gruchy, tylko tak po mikrofonie popukałem. Masz przejebany, Kutasiewicz. Wygram. Uwaga, kurwa! Przygotować się do startu! 3, 2, 3! Yeah.
co w dupę, z czym do ludzi? Bez turba nie ma się co pokazywać na ulicy. P-O-L-A-N-E-Z i enter. Studniówka, studniówka, taniec ludowy, studniówka. Pojebało ich z tą studniówką, czy co? No a co się robi na studniówce? No a skąd ja mam wiedzieć, co się robi na studniówce? Nie wiem. Chleje! Tylko co to ma wspólnego z czerwceniem? Ja po pijaku nie jeżdżę, maks 3 piwerka, bo jak wydudlę więcej, to kluczykami w stacyjkę nie mogę trafić. Wojtas, debilu, tańczy się poloneza, dlatego ci studniówki wyskoczyli. Dawaj, to trzeba konkretnie wpisać. Czy da się założyć turbo w polonezie? I enter! No co jest? Enter! Kurwa, enter, enter, enter! Space on enter ci nie działa. Bo shift naciskasz. A ze mnie się śmiał neptyk. A, bo u mnie są odwrotnie te guziki. Ta, odwrotnie, fiuta z jajami masz chyba odwrotnie. Zaraz jak się wkurwię, to ci kopa w dupę zamontuję, a nie turbo. Już, walu, żartuję przecież. No, enter, shift. No i jest na pierwszym miejscu turbo w polonezie. Jakieś forum? Jak w temacie, czy da się założyć turbo do poloneza? Zapisał? Coś tam bez sensu. Czej. Dobra, czytam wszystkie. Na przykład takie. Ha, ha, ha. I koniec. Następny wpis. Kogoś pojebało. Turbo w polonezie? Dalej. W dupie se zamontuj. Niech admin skasuje wątek, bo to poważne forum. O, da się. O kurna, ale zajebiście czytaj. Da się, ale tylko idiota zakładałby turbo w polonezie. Co z tego, że będzie lepiej przyspieszał, jak hamulce, zawieszenie, układ kierowniczy i wszystko inne będzie z poloneza. Przy pierwszym zakręcie wylądujesz na drzewie. Polonez to szmelc. No widzisz, Wojtas, sam widzisz jak jest. No widzę. Da się! I będzie lepiej przyspieszał! No ale rozjebiemy się na drzewie. Sierpień to nie limuzyna opancerzona, zwrotny jak Guillermo. Wchodź na wirtualny słomczyn. No dobra. Turbina do szersze... do tego. Do polonezu. Enter. Jest jedna. Pyk. Turbina używana jak nowa pasuje do polonez. Tylko odbiór osobisty. Półtusk. Niedaleko. Bingo! 200 zeta. Gówno! Mam tylko 90. Trochę lipa, ja nie mam nic. A ty spejrzał ile? No ja mam tyle samo. 9 dych. Nie no, nic. Dobra, zrobimy tak. Umówisz się z gościem, tylko nie będziesz mówił, że nie masz tyle, co chce. Pojedziemy na miejsce, jak zobaczy tyle siada na żywo, to pewnie się połasi i puści za te 90 złaciszy. 50? No bo jeszcze trzeba za coś dojechać do tego półtusku. Dobra, dobra, szerszeń swoje wypijamy, o suchych pyskach mamy jechać? No tak, jeszcze 3 dychy na piwerka. Czyli na turbinkę zostaną 3 dychy. Jedziemy! Ciemno. Co robimy? No jak co? Dzwoń, że jesteśmy. No tak. No co jest? Co? Ma wyłączony telefon. Może zatrąb? No trzeba zapukać. Idziemy. Trochę tu straszno. Jaka ci otacyka się wszystkiego, a niby taki kafar. O kurwa, słyszeliście to? Zawijamy się! No i kto tu się cyka? Stara mnie wkurwiła. Weź zawieź i zawieź do ubojni. A co to? Ja świniaka gorzej zabiję niż w rzeźni. Przecież jemu to wszystko jedno. Rachu ciachu i załatwione, po to turbo, da? Śmigało się kiedyś, nie? No to to jest to. Trochę zardzewiała. Bo mało używana. Biezeta czy nie, bo nie mam czasu. 200. No biorę, biorę, tylko muszę pójść do samochoda, bo takiej gotówki po kieszeniach to nie noszę.
Zara, co to ma znaczyć? No i uciekł jebany z turbinką. O kurwa, co ten Wojtas odpierdala? Proszę pana, my go nie znamy! Mam nadzieję, że nie macie kasy, bo jedna świnia to za mało dla tej siekierki! Proszę pana, może się jakoś dogadamy? Za późno... W ostatniej chwili do szerszenia! Za każdym razem to samo. No w życiu nie zarobię na tych kradzionych częściach. Kopyto. Zapierdala jak... jak skarpety mojego starego! To jeszcze nic, patrzcie, co się będzie działo na benzynie! O kurwa! Oj, na to masz najbardziej! No i co z tego, że lepiej przyspiesza jak hamulce, zawieszenie, układ kierowniczy, i wszystko inne jest z poloneza. Walu! A wyklepiesz? Proszę, 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 co my tu mamy? Niebezpieczny pies bez kagańca i zrobimy zdjęcie i wysyłamy do pokładu. Łoty! Proszę, proszę, co my tu mamy? Mycie samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, czyli nielegalny proceder. Ciach, zdjęcie zrobione i już leci priorytetem do pokładu. O, żeś ty! Ale jajce, emerycka siłownia i też daje radę, tylko trochę za małe obciążenie, czyli trzeba zwiększyć ilość powtórzeń. Ciach, 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 ciach. Klateczka elegancko, ale lipa. Proszę, proszę, proszę. Niszczenie mienia publicznego i użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Myślę, że prokuratura będzie zainteresowana. Picie alkoholu w miejscu publicznym. Łoty kurwa nazwać się. I śmiecenie. Włosy i odpady budowlane należy zawieść na wysypisko, a nie wrzucać do kosza na papierki. Doigałeś się pan. Łoty mendo. Przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Haha! Dwie pieczenie na jednym ogniu! Sanie i zaśmiecanie. Świetna sprawa taka hulajnoga. Elektryczna mobilność. Elektryczna elektryczność. Ekologiczna, bezszelestna i błyskawiczna. Dzięki temu cacku jestem praktycznie w każdym miejscu jednocześnie. Cały grochów pod czujnym okiem Bastiana obstyfity kultu kryty... obstyfity kulty Kiewicza, kurcze. Haha! Przestępcy! A czyj wykoczeniowcy! Miejcie się na baczności! Strażnik Gochowa czuwa! No dobra, ja tu gadu, a nielegalny proceder trwa! Naprzód! Podpierniczyć cały świat!
tak dalej być nie może. Trzeba w końcu coś z nim zrobić, bo nie można spokojnie chodzić po osiedlu. Zawsze się do czegoś tam menda przyczepi. Co tam po osiedlu? Ja tu nawet spokojnie na balkon wyjść nie mogę, żeby się przewietrzyć się trochę, bo od razu zdjęcie robi, że bez spodni nieobyczajny strój w miejscu publicznym. A co ja przy każdym pierdnięciu mam spodnie zakładać? O, przepraszam, mielone. Misiu, siaczek kiedyś zrobił zdjęcie, jak do damskiego kibla poszedłem się odlać, bo był męski zajęty. Cały wieczór tam siedział przyczajony. Nie chcę tu gadać, raz, dwa, trzy, trzeba normalnie wziąć i nakłaść mu poryju, aż zęby dupą wypluje i mu się odechce konfidencenia. Raz, dwa, trzy na zawsze. Pewek, Cieślak dobrze gada, nakłaść poryju. To jest wpierdziel i to porządny, jak dla siebie. Wpierdziel do lochu! Cisza! Za porządne pobicie to i parę lat można dostać, a przecież jemu tylko o to chodzi. Specjalnie prowokuje, żeby ktoś nie wytrzymał i mu wklepał. Wszystko nagrywa, na co drugim drzewie kamerkę zamontował i to na całym Grochowie. Skubany jest nietykalny. Wpierdol nie wchodzi w grę. To co zrobimy, cwaniaku? No właśnie, co? Mam pewien plan. Proszę, 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 co my tu mamy? Niebezpieczny pies w kagańcu, na smyczy i w dodatku właściciel sprząta po nim kupy. No nic, następnym razem. Proszę, 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 co my tu mamy? Mycie samochodu w miejscu. A nie, poleujesz tylko, tak? Kurczę, poleować można. No nic, następnym razem. Wreszcie poszczęściło mi się. Picie alkoholu w miejscu publicznym. I już fotografia leci do pokładu. Jesteś pewien, raz, dwa, trzy? No dobrze, to przynajmniej zrobię zdjęcie temu pierdzącemu pierdzielowi, żeby z gaci chodzić po balkonie. Co tu się wybawia? Co im się wszystkim stało? Nikt nie łamie prawa? Żeby jeszcze, nikt nawet przepisów nie nagina. O co tu chodzi? Kablować, donosić, kapować, oskarżać, sprzedawać na komendzie. Kurczę! Zazwariuję! Moje życie straciło sensa! Co to, telefon? Do mnie? Pewnie znowu jakaś reklama. O, mówiłem? Numer zastrzeżony. Halo? Co? Ktoś robi grilla na trawniku pod blokiem? Nie wiem, kim jesteś i skąd masz mój numer, ale dzięki! Jedziemy! Strażnik Gochowa znowu w akcji! No i co to ma znaczyć? Gdzie jest ten grill? Gdzie jest przestępca? Gdzie jest krzyż? Puśćcie mnie! Słyszycie? Puśćcie! Co? No pięknie, stoicie na tawniku! Rozwiążcie mnie! Muszę zrobić zdjęcie! Zwycięstwo! Jak zwierzę? Oj, tam Halinka, no przecież na balkonie. Kolorowych snów, śmierdzielu. Nie mogę rozkminić, po co się uparłeś, żeby jechać serseniem? Mars Niepodległości, jak sama nazwa wskazuje, jest po to, żeby maszerować, rzucać kamieniami, palić tęcze, wyrywać ławeczki, a nie jechać poltkiem. Dojedziemy na miejsce, to będziemy maszerować Apolones. Jest na wszelki wypadek. Do teleportacji, jakby nas znowu pary chciały schaltować. A ty, Spejson, co tak cały dzień z tym telefonem? A tak se. Czekam, aż jakiegoś fejla zaliczycie, to wrzucę na YouTube'a. No i by był fail.
Czekajcie jeszcze na chatę, muszę wrócić po kominiarki. Podobno w internetach jest taki film, jak ogromny pająk chodzi po mieście i straszy ludzi, o jednego to nawet zeżarł w windzie. Taki kolos polski to nagrał, a filmik obejrzało na całym świecie chyba z milion ludzi. No ale potem się okazało, że to wcale nie pająk, tylko przebrany pies. No i wyszła lipa. Ty, dobre. Tylko skąd psa wziąć? Bo strój pająka to mam. No jak to skąd? A bo to mało. Chwila. A po co ci strój pająka? Jak opierdzielam komuś piwnicę, to nie siedzę i nie przebieram, aż mi ktoś nakryje, tylko biorę jak leci, nie? No tak. No i teraz możemy świętować. No to poświętowaliśmy, panie władzo, może się jakoś dogadamy. Teraz chce się dogadywać, a jak proponowałem, to krzyczał: kurwa, chamie, proszę wyjechać stąd natychmiast, za bramę to teren prywatny. Spokojnie, Krzyś. Pierwszy, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Drugi, posiadanie narkotyków. Trzeci, zniewaga funkcjonariusza na służbie i oddawanie mocy w miejscu publicznym. Jakim publicznym? W suce strzałem. Wszyscy! Brak dokumentów tożsamości. Jedziemy na komendzie, przypomnijcie sobie, jak się nazywacie. Kurczę, Paweł, ale spokojnie. Do dupy z takim materiałem. Nikt nawet butelką nie rzuci w wóz transmisyjny. Jak tak dalej pójdzie, to zamiast dzień dobry będzie do widzenia TVN. Halo, halo, panowie, to jak? Podpalamy dzisiaj coś? Może auto? Auto zaraz powiesz, jak drzwi dostaniesz. Masz szczęście, że kazałeś zdjąć temu pędziu kotwicę. To ci daruję. Nie chciał Mahomet do góry, to góra sama podpali schodę. Filip, co ty robisz? Prawdziwy reporter zrobi sensacyjny materiał nawet o blogerach modowych. Spalony samochód telewizyjny to jest to. Za ten reportaż dostanę kupę szmalu. Nie na darmo mam hajs w nazwisku. Dobra, nagrywasz to? Nie mogę. Dlaczego? Kasety zostały w Skodzie. No to ząk. No i mówię, ściągaj majtki. A ta nie, bo najpierw musi do łazienki. No dobra, mówię, idź tylko ruchy, bo mały nietargowa rano nie będzie stał 2 godziny. Poszła. Czekam 5 minut, czekam 10. Myślę sobie, co ona tam robi, sra czy co? W końcu się wkurwiłem, zaglądam przez dziurkę od klucza i zgadnijcie, co robiła. No co? Srała. No co ty? Nie, niemożliwe, może strzała. Ta, na siedząco. Krzychu, paliłeś kiedyś takiego śmiesznego papierosa? Nie, a co? Myślisz o tym samym, co ja? O wypaleniu tego skręta? Nie, kurna, o zrobieniu sobie nawzajem laski. Pewnie, że o wypaleniu skręta. No dobra. Ale jaja, czekaj, stale na tym ciemnym parkingu. Stoimy. Dziwne. Nie jesteśmy pod komendą. Czujecie? Ten piękny zapach? Faktycznie. Ktoś jara gibona. Ktoś jara twojego gibona. To złodzieje. Róbcie to, co ja. Krzychu, zwolnij trochę. Strasznie buja. Krzychu. To ty jesteś, Krzychu. Ale jaja. Uratowani. Idę po lolka. Za późno. Wyjarali całego. O! Sorry, chłopaki. Macie może jeszcze jednego takiego skręta? Spejson? Leć po pająka. Mamy psa do filmiku. Ale ciągnie jak Solaris. Alimenty od cieślaka. Ej, no nie rozpędzaj się tak, no! To! Ale mi się pić chciało! No, to nas załatwił. Space on debilu, to było na 3! Nie udawaj, że nie słyszeć! Co mu się stało? Chyba mu się urwał film. No jak, przecież ciągle stoi. Jest na cyklu, widocznie woda weszła w reakcję z omnodrenem, białko się ścięło i zesztywniały mu mięśnie. Kurna, tak się chciałem napić. Teraz to przesadził. Mam. Damy mu nauczkę. I bardzo dobrze. Tylko jaką? Mam pewien plan. Masz markera? Hej,
Dobre. Jak się teraz gra? No w prawo, w lewo na zmianę to ruchasz. Wiadomo, im szybciej, tym szybciej. Dobre. Czekaj, kurde, rozebrać się musisz najpierw. Tym? Nie, czekaj. No i się schlapał w gacie. Over. O, panienka się z ciebie śmieje. Przewrócił się, czyli trzeźwieje. Co się stało? No nareszcie z Pejsem stawaj poprawiny w speluno! Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Mordy, ale ja nie wiem, czy ja piję. Po pierwsze, nie mam już floty, a po drugie, jestem na cyklu i alkohol może mi zaszkodzić. I po drugie, nie mam już floty. Wy kurna, czyś tak całe spójbało cię? Wry chcesz? Sam się prosiłeś, Spenison. Łoty! Dobra, Spenison, odpuść, bo nas wszystkich wyrzucą, a ja z Wojtasem też chcielibyśmy się napić, nie? Masz szczęście. A bo ty, trzy dwa raz, a wróg trzy dwa raz. To kondon jeden. Cześć, Spenison. Kurwa, no co jest? A mnie wkurzyli, idę lunąć. Ale jajca walu, to był jeden z twoich lepszych pomysłów, mówiłem? Kurwa, pojebany jakiś. To tacy z was koledzy? Kopa w dupę, rozumiem. Okulary z fiuta, nawet się obśmiałem w kiblu w lustrze. Ale ksywkę, nad którą tyle lat pracuje kalacz, to już jest zwykłe skurwysyństwo. Było całej wódki samemu nie wychlać. Nie bój się, już wam więcej nie wychleję. Koniec sztamy. Jebał was pies. Co? To się porobiło? O, jeszcze ci złodzieju mało. Kiwalu, on chyba tak na serio. Telefonu nie odbiera, na gadu-gadu mnie zablokował i odobserwował wszędzie, gdzie się tylko dało. No, mnie też. I co teraz? Teraz wyskakujecie z telefonów i portfelów. I ruchy, bo jeszcze mamy kilka ulic do obskoczenia. Lamusy. Spejson? Walu, przecież się obraził. Nie chcą po dobroci. Dobra, chuchro. Skój im ryje. Wszystko, a więc i wasze ryje, nagrywa kamerka monitoringu klubowego. Lamusy. Ta kamerka? Pas. Ja pierniczę, nowiuśkie felgi. Opony też stan niezły, druty dopiero w zeszłe wakacje zaczęły wychodzić. 400 do tyłu. Bym był, jakbym za nie płacił. Co za bydle zrobiło coś takiego. Jakiś obcy, bo przecież bawarkę na Grochowie to wszyscy znają. Dobra, Walu coś wymyśli. No kurde, tylko gdzie ten Walu? Kurna, nie zadzwonię, bo nam telefony skroili. Wojtas! Tutaj, na śmietniku! Co? Ty morda, co ty tutaj robisz? Miałeś czekać na ławeczce! No tak, ale jakieś dzieciaki 7-letnie mnie przegoniły, powiedziały, że to teraz ich miejsce. Kurde, Walu! Co tu się dzieje? Nie chcę nic gadać, ale odkąd Spejson wypadł z ekipy, straciliśmy szacun na dzielni. A co to za menele pojemniki dewastują? Gościu, grzeczniej trochę. Tu piszę. Śmietnik tylko i wyłącznie dla mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej Stulejka. Dobra. Walu, jest gorzej niż myślałem. Spokojnie, mam pewien plan. Alkohol w miejscu publicznym. Hałasy po 22:00. Na trawniku i to wszystko pod oknami Rudego. Nie ma bata, żeby nie zadzwonił na policję. Przyjeżdżają, wtedy my hopla do kanału, wychodzimy po drugiej stronie ulicy, podpalamy radiowóz i tyle nas widzieli. Po takiej akcji szacun na dzielni będziemy mieć co najmniej przez kilka miesięcy. Walu, jesteś geniuszem. Do boju, wojownicy wody!
Proszę, 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 co my tu mamy? Dwóch żałosnych gości, z których śmieje się cały Gochów, próbuje zwrócić na siebie uwagę. Aż mi się was szkoda zrobiło. I co? Pewnie teraz zadzwonisz po pały? Nie kopię się leżącego. Wystarczy, że wystąpicie w moim nowym projekcie Disco Patolo, czyli teledysk do muzyczki dance o takich patusach jak wy. Kurde, Walu, co teraz? Teraz rozliczymy się do końca. Bo wczoraj zapomnieliśmy. Łysy wyskakuje z łańcucha, a kurdupel ze ślubów. O nie! Prędzej stracę przytomność niż łańcuch. Mówisz i masz. Dobra, chuchro, zostaw ten łańcuch i spadamy! Ktoś wezwał psy! No, koniec ujęcia i Oskar za zdjęcia. No i mówię mu, chodź ty do kabiny na szybki numerek, nie? Ciągnę typa do kibla, otwieram drzwi, patrzę, a tam cieślak obraca to małolatę, co ona na solarium pracuje. To już wiemy, dlaczego solarium dzisiaj nieczynne. Ty, masz ognia? Czekaj. Co ty? Gumek używasz? Baba chory mi wystarczą. Ty, wygrałaś! Co? No konkurs na kondonach jest. Wygrałaś imprezę VIP na barce na Wiśle. To? No, to już wiem, gdzie robię urodziny. Przepraszam. Służbowo. Jak to służbowo? Na statek. Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Solaris, mój pulpecik! Ty się tak nie przymilej, bo mi jeszcze nie przeszło! No i gdzie ta solaranizantka? Wszystkiego najlepszego! A co oni tu robią? Kurwa, nazwać się? Nie dość, że tego cwela gołębia! Ej, bez tak! To jeszcze zaprosiłaś tych lamusów? No nie! Sami przyleźli! Wieści szybko się rozchodzą. Solaris, nie świeruj! Urodziny ma się raz w życiu! Poza tym i tak nie płacisz za alkohol, nie? A dobra, siadajcie! Melanż ma być srogi. To jest barman, dawaj następną flaszkę do Wiplozji, nazwać się. Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zarzygani. Solaris? Ty coś ćwiczysz ostatnio, nie? Co? No bo chyba tak trochę wyszczuplałaś i wyładniałaś. Berryman, następna flaszka! No, na szczęście już limit wykorzystaliście. Za następną trzeba zapłacić. Łody! Jakiś problem? No dobra, kondony, zrzuta na flachę! No co ty, dziś tak powaliło cię? Miało być chlańsko za darmochę! No właśnie, nikt nie ma kasy! No właśnie! Spokojnie, mordy! Mam pewien plan. Cholera, uwaga, uwaga, włączył się alarm pożarowy! Prosimy wszystkich o zachowanie spokoju i opuszczenie barki! O kurna, pożar! Spadamy! Spadamy? Sieć, to część planu! Ty, ale gdzie ten dym? Widzisz coś? Wojtas, teraz! Cała naprzód! Sternicy Wojta Spuczyk melduje się na stanowisku! Panie kapitanie, gdzie płyniemy? Jak to gdzie? Jak piraci z Karaibów! Na kraniec dupy! Walu, jesteś geniuszem! W magazynku jest taki zapas, że normalnie możemy balować tu z tydzień, kurna, dopłyniemy do Bałtyku! A propos, kto kieruje łajbą? Nikt!
Zgasiłem silnik i dryfujemy środkiem elegancko. Zdrowie! Solarisuniu! Solariseczko! Laseczko! Ozień się ze mną! Zapomniałeś, debilu, że już raz to zrobiłam? Zazygali całe boisko! Ale tu romantycznie! Chodź piękna! Puknę cię w kiblu! Ty łysza, a ty masz chłopaka? A co? A no bo ten... chciałem ci zaproponować chodzenie, nie? A, to nie chcę. No, szkoda. Ale jak chcesz, możemy się brzyknąć. A co tu się wybawia? O! No nie wierzę, skąd się wzięła ta menda na środku oceanu? Gratis bagi! Pływanie po wodach publicznych bez patentu stajnika! I już dzwonimy do komisarza dużewskiego policji! A tak naprawdę to już dawno zadzwoniłem i właśnie tu płynął! O cholera, mamy towarzystwo! Wojta ster lewo na burt i cała naprzód spierdalamy! Cię ślagni ciągnij tak, bo mi łapę urwiesz! Coś ci pokażę! Zadziegali całe boisko! O cholera, Solaris, właśnie, bo jestem za ciężka! Panie kapitanie, nabieramy wody! Opuścić statek! Zatrzymać się, policja! O cholera, co oni robią? Załam ster! Uff! Nareszcie płycizna! Gazu w trzciny! Stać, jesteście aresztowani! Panowie, szybciej! Szybciej, bo nam uciekną! Użyjcie broni na postach! Nie da rady! Zamokła! Szybciej, są już prawie na brzegu! Człowieku, robimy co możemy! Trudno! Nie ma innego wyjścia! Pożyczam! Stać, bo użyję paralizatora! Nie naciskaj w wodzie, idioto! Rysiek! Rysiek, mam ptaszka! I pięknie! Dawaj go do brzegu! I 5 stówek za kłusowanie prądem poleci!